Ponoć stare są dobre skrzypce i wino. Z tym pewnie nie zgodziliby się organizatorzy i uczestnicy kolejnej edycji fotorajdu, gdzie pojawiły się często już wiekowe pojazdy. Ale wiek nie grał tu roli, tylko szyk, elegancja połączona z pasją i chęcią ciekawej rywalizacji uczestników. Tak, no pogoda w tym roku dopisała aż za bardzo, byśmy powiedzieli. Było wręcz upalnie zarówno wczoraj, kiedy załogi były na trasie rajdu, jak i dzisiaj tutaj przy pokazie elegancji nad zalewem w Poraju. Czy ściganie? Trochę tak, natomiast bardziej tutaj liczyła się spostrzegawczość oraz troszeczkę takie przeniesienie się w abstrakcję, jeśli chodzi o odpowiadanie na nasze pytania, które załogom zadajemy. Ze ścigania na pewno była taka próba oceny techniki jazdy, którą załogi musiały się wykazać, przede wszystkim kierowcy, oczywiście auta też, sprawnością w pokonywaniu ustawionego przez nas slalomu. W czasie finału fotorajdu prawo wyboru najładniejszego, oryginalnego, a może auta z historią miała wójt gminy Porek, która była współorganizatorem rajdu. Wybór upadł, uwaga, na Skodę Favorit. Myślę, że każdy wybór byłby krzywdzący dla pozostałych właścicieli, bo wszyscy bardzo się starali zaprezentować swoje autka. A dlaczego Skoda Favorit? No ujęła mnie krótka, ale treściwa opowieść młodego człowieka, który właśnie taki samochód dostał na swoje 18 urodziny. Wśród aut nie zabrakło też polskich akcentów, a jak polska motoryzacja z historią, to Fiat 126P, czyli popularny maluch w czerwonym kolorze, takim, jakim jeździł Andrzej Kopiczyński w serialu 40-latek. Czerwone 30-konne Ferrari o nieposkromionej mocy, trzeba naprawdę wiele umiejętności poznać i zdobyć, żeby je móc opanować, szczególnie na nierównej, śliskiej nawierzchni. Jest to agresywny pojazd, który, jak sami wiecie, ma swój własny, osobisty styl i charakter i jak ktoś go raz pokocha, to już zostaje do końca życia chyba w sercu. Właściciel Czerwonej Strzały w ostatnim dniu fotorajdu miał nie tylko okazję zaprezentować swój samochód, ale także jego pojazd został tym razem samochodem dla VIP-ów. Niezwykle zaszczycony jestem, że mogę wozić panią wójt tym czerwonym Ferrari, bądź też czerwoną limuzyną. Czułem się bardzo odpowiedzialny. I nawet trochę zadowolony, bo pogoda nam sprzyja, klimatyzacja nie działa, także musimy mieć okno otwarte i czuć po prostu ten wiatr, który wpada z okna w okno. Naprawdę to jest takie uczucie, któremu wszystkim polecam przeżyć, bo w tych nowoczesnych samochodach, jak wystawiamy zimny łokieć tak zwany, to wystaje tylko łokieć, a w maluchu i w tych samych starszych, no to od pachy jest to wszystko na zewnątrz. No tak, to wyjątkowy samochód. Nie pamiętam, kiedy jechałam maluchem, ale to było naprawdę niezapomniane, będzie niezapomniane przeżycie. Zwłaszcza, że dzisiaj czeka nas jeszcze jeden kawałek trasy. Wracając do samej imprezy, warto sprawdzić, za co organizatorzy najbardziej docenili uczestników i ich pojazdy, które na pewno wzbudzały zainteresowanie. My każde auto tak naprawdę uważamy za piękne, przede wszystkim auta klasyczne, które są nam bliskie sercu. Jako posiadacze takich samochodów też wiemy, jak ci właściciele, z jakim szacunkiem i z jaką dbałością o te auta dbają. I je pielęgnują. No tak naprawdę niektórzy traktują te auta jako członkowie rodzin. Ciężko tutaj naprawdę wybrać najładniejsze. Fotorajd już za nami, ale przed nami kolejna impreza motoryzacyjna, którą zaplanowano na sierpień. Widzimy się już w sierpniu, gdzie jako Częstochowski Ruch Klasyków wspieramy mocno Automobil Klub Częstochowski w organizacji Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. Będzie to edycja też właśnie takiego rajdu turystycznego. Rzecz będzie się działa już bliżej troszeczkę w Częstochowie, więc serdecznie zapraszamy. Na pewno będziemy tę imprezę dosyć mocno ogłaszać i promować. Jak zwykle w ostatni weekend sierpnia, tak jak to w zwyczaju mamy. A kolejna impreza już na jesieni, dokładną datę też podamy. Będzie to zakończenie sezonu naszych klasyków, kiedy chowamy je już na zimę do naszych garaży.